Ох. Muszę się trochę odprężyć, bo jestem zdenerwowany i walką z kotem, i tym, że mi się bateria wyładowała z drugiej kamery i znowu nie mogę sobie poczytać, żeby posłuchać. Nie wiem, czy tak macie jak ja, ale albo czytam, albo słucham. Jak słucham, to nie mogę czytać, a jak czytam, to nie mogę słuchać, bo tylko jeden kanał mi działa. A może mi tak przylecieć koło uszu albo koło oczu. Coś tam mi kątem oka może mogę zobaczyć, jak słyszę. Coś tam mogę kątem ucha usłyszeć, jak patrzę. Ale po prostu najpierw muszę przeczytać, nagrać, a potem usłyszeć to, co przeczytałem, i dopiero zaczyna do mnie docierać, co widziałem. No i właśnie tak się staram robić, ale znowu mi się bateria wyładowała. No i teraz w związku z tym jestem znowu w grze Steama, z którą miałem trudności znowu z uruchomieniem, instalowaniem i znowu ze znalezieniem, gdzie to uruchomić, ale znowu udało mi się uruchomić. W związku z tym powinienem się znaleźć w pubie pod jakąś tą wiedźmą, morską wiedźmą. I powinienem, niestety już rozpoznałem osobę Kansa. W związku z tym nie wiem, czy mi się uda jeszcze raz z nim siłować, czy już będę w następnym etapie. Mam nadzieję, że jeszcze raz będę się mógł posiłować, to może mi się uda przez 5 minut pokonać. No niestety za wcześnie zacząłem nagrywać, bo jak widać jeszcze gra była niezaładowana, więc w związku z tym potrwa to znowu minutę. Minutę patrzenia w ekran, nakręcenie. Kręcimy tak, kręcimy inaczej. Ważne, żeby kręcić, żeby wszystkich wykręcić, samego siebie wykręcić i wszystko zrobić byle jak i byle tylko użyć i żeby było miło. Tylko, że wszyscy tak mamy, no i w związku z tym sami siebie też tak robimy. Więc udało się. Wszedłem w to miejsce, w które chciałem wejść.
Niestety, nie bardzo czuję, jak to zrobić. Właśnie to jest znowu zabawa i gra w tym, żeby zobaczyć, co tu można zrobić, jak wykombinować, jak tymi klawiszami sterować siłą. Popuścić, przycisnąć, popuścić, przycisnąć, obserwować twarz, nic z tej twarzy nie wynika oczywiście. Więc kontynuujemy. Jak widać, jeszcze jest nierozpoznany, więc w związku z tym postępnie został rzeczywiście zapamiętany i całe szczęście, bo dzięki temu możemy powtórzyć ten etap. Najważniejsza jest wytrzymałość, żeby ją utrzymać między zerową a maksymalną. Całej reszty nie warto obserwować. Tylko to kółeczko i albo przycisnąć prawy klawisz, albo popuścić, jeżeli jest za mało już wytrzymałość. I nic nie zrobię, więc nie tak. Teraz spróbujemy maksymalnie minimalizować wytrzymałość. Więc kontynuujemy. Skupię się na prawym klawiszu, ale nie wiem, tylko trzymam na minimalnie.
minimalizowanie znowu nic nie dało. A jak zostawimy, to znowu będzie. Jak zostawimy w ogóle bez przyciskania, to szybko się skończy, więc nic to nie daje. Trzeba będzie zbadać twarz i zrezygnować. Nie ma innego wyjścia. Zobaczmy teraz trzeci przypadek. Kiedy tylko uruchamiam i nic nie próbuję się siłować. Wytrzymałość maksymalna. I od razu położył. A jest coś jak żeby pchnąć jeszcze. Jakby była maksymalna wytrzymałość, żebym pchał, zacząłby spadać, zobaczymy jeszcze raz. Kontynuujemy jeszcze raz. Wytrzymały maksymalnie. Teraz muszę pilnować. Nic nie potrafię zrobić tutaj. Nie ma siły. Nie mam szans się z nim siłować. W związku z tym to musiał być on, ponieważ tylko on był taki silny, żeby tak dobrze tym harpunem rzucić, bo jak gdyby, żeby rzucać tak harpunem jak on, no to trzeba być bardzo silnym. Nie zrezygnuję, dopóki nie przyjrzę mu się dokładnie. Przyjrzę mu się, jak nakreślę profil jego postaci. Kolczyk jest. Idę do przodu. Będzie tanie ubranie. Tu będzie silne ręce. Tutaj będą żółte paznokcie. Tatuaż marynarza. Ukończony profil, więc w związku z tym możemy zrezygnować. A może spróbujmy kontynuować, może teraz się uda.
5 minut, no to strasznie długo. Trzymałość rośnie, choć nie wypchnąć. Kiedy zamieniłem na lewy klawisz pchnięcia, to mnie wtedy pokonało. O, już mnie to nie bawi, więc w związku z tym idę sobie dalej. Rezygnujemy i wszystko o nim wiemy. Chcieliśmy. Nie szkoda. Rozmowa. Czy rozmowa z nim jeszcze cokolwiek da? No na pewno czasu trochę upłynie, ale to ma sens. Więc można by to B. Czyli dedukcja. I zadanie sprawdzić Patryka Kęsa. Kęsa. Więc pokaz się. Dobra, kończę, bo ten film będzie trwał godzinę. Nie zdążę się załadować, zajmie mnóstwo miejsca. I nikt go nigdy nie obejrzy. Ach, jeszcze chciałbym tylko... C... zobaczyć.
Escape. Escape. И tab. Есть тут еще бегу. Тут сон постачи, там есть. Пошуку от пазногче вказują, że dużo pali. I to jest. O, jak gdyby. Nie wiem co, jakaś poszlaka pewnie. Dobra, kończę, bo nie mogę już. No. Nagadałem się, złościłem się, może trochę się rozprężyłem. A na dzisiejszy czas to już teraz tylko opublikuję. W domu publicznym.